Jako firma LSA i Port Services dysponujemy różną gamą polowników. Najmniejszym polownikiem jest Mulak Comet 6. Waga jego wynosi 6 ton i możemy nim wypychać samoloty o wadze około 50 ton. Największym polownikiem, jakim dysponujemy, jest Treppel Challenger 700. Jest to ciągnik o masie własnej 60 ton, który może wypchnąć samoloty praktycznie bez ograniczeń. Tak? Nie ma statku powietrznego, który nie dałby radę wypchnąć ten ciągnik. Jest to jeden też z największych pojazdów do wypychania samolotów w Polsce. Polowniki nie osiągają dużych prędkości, średnio jest to około 30 km na godzinę. Podczas wypychania ta prędkość oczywiście jest dużo mniejsza. Proces holowania czy wypychania odbywa się przede wszystkim z prędkością bezpieczną. Proces holowania od wypychania różni się tym, że wypchnięcie samolotu jest to wystawienie tak jakby spod terminala lub stanowiska oddalonego samolotu na oś drogi holowania i pozostawienie go w tym miejscu i samolot dalej odholowuje o własnych siłach. Proces holowania jest tak jakby podzielony na dwa etapy. Najpierw trzeba wypchnąć samolot, następnie operator holownika musi się przyczepić przodem do kierunku jazdy i dalej następuje proces tego holowania, czyli samolot podąża cały czas za holownikiem do punktu docelowego, czyli jest przestawienie z punktu A do punktu B.